Każdy funkcjonariusz jest synem robotnika i chłopa. Kobiety do środka. Proszę Państwa, właśnie rolnicy w tym przypadku spadły na drugi plan. Niech się nie gniewają. Rolnictwo jest ważniejsze, może ważniejsze. Tutaj ci rolnicy, którzy po prostu zyskali siedzibę przy ulicy ówczesnej Marchlewskiego, no to też byli owładnięci tą ideą powstania niezależnych związków zawodowych rolników indywidualnych i wyartykułowaniem tych problemów. Ja też początkowo się zastanawiałem, po co rolnikom indywidualny taki związek. Samo zajęcie budynku ZSL-u było przypadkiem. Z grupą rolników mieliśmy przeprowadzić rozmowy z prezesem Związku Kółek Rolniczych. Podjechaliśmy do budynku, już było widać, że budynek był obstawiony, bo stały samochody Służby Bezpieczeństwa. Wchodzimy do budynku, budynek całkowicie pusty. Nikogo nie ma. Decyzja zapada, okupujemy budynek. Podstawowym zagrożeniem, jakie władza uznała nasze wystąpienie, to było to, że właśnie popieramy rolników. Bo to, że już będą związki w mieście, że robotnicy się zorganizują, to władza założyła, że jakoś to rozpracuje, że może te elity kupi, że to się rozmyje. Natomiast, że rolnicy, to już w takim stopniu godziło w dogmaty komunistyczne, że to było nie do przyjęcia. No, chłopi nie mogli być zorganizowani. To, że chłopi żyli jeszcze, to jeszcze władza, że na razie żyją jako chłopi, indywidualni rolnicy, to się władza z tym już pogodziła na razie. Że od razu ich nie zlikwiduje jako warstwy społeczne. Natomiast, że oni się mieli zorganizować i się bronić i walczyć o przetrwanie już na wieki, tego nie mogli pojąć. I były protesty. Nie ukrywam, że w ramach tych różnych widzieliśmy, że naszym sojusznikiem naturalnym jest Kościół. Za wsparcie biskupa Michalskiego dla mszy i dla pierwszej powojennej demonstracji. I tak to się zaczęła właśnie marzec. Od tej pierwszej demonstracji staje przed Komitetem Wojewódzkim. Chłopi wyciągają symboliczne szable, bądź kościuszkowskie oczywiście, tam z byle jakiej blachy uknute, a później przez władzę stanu wojennego wskazywane jako broń, rzeczywistą broń. I wtedy wpadam na taki szatański pomysł, żeby nie umarła wraz z demonstracją ta sprawa. Bo tak na ogół w Polsce się toczyło. I postanawiam przenieść finał tej demonstracji na sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej. I proponuję uchwalenie rezolucji, w której domagamy się jako władza, no lud był władzą, prawda, aby nasi przedstawiciele nas wysłuchali na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawach wyżywienia narodu. Ja z Krzysztofem Gotowskim i z Stanisławem Mojżesowiczem, już nieżyjącym, jako przedstawicielem rolników, spotkaliśmy się w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie uzgadnialiśmy i termin tego wystąpienia naszych przedstawicieli na sesji WRN-u. Pamiętam, że jeszcze był taki moment, że zapytano Stanisław Mojżesowicz, w jakim tu charakterze, no jako przedstawiciel NSZZR i Solidarność Rolników Indywidualnych, na co powiedziano, że takiej organizacji nie ma, że on nie może. Bardzo przytomnie zachował się wtedy Krzysztof Gotowski, który powiedział, że w takim razie potraktujcie Państwo to jako doradcę bydgoskiej Solidarności. Chodziło o Stanisława Mojżesowicza. Wszystko znowuż, tak jak w tej audycji telewizyjnej, jest dograne. Punkt wystąpienia, skład delegacji, miejsce nasze na sali, to, że będzie też przedstawiciel episkopatu, że przedstawiciel chłopów, którzy już wówczas strajkowali z siedziby WKS ZSL, bo pan Bąk, który najpierw im uznał ich organizację kółek rolniczych, później zdelegalizował tą organizację. No to wywołało jeszcze większe oburzenie i oni wówczas na znak protestu sprowokowani zostali, okupowali siedzibę WKZSR, czyli Partii Chłopskiej. Ja powiem w ten sposób, że nic nie wskazywało zachowania ani władz, ani poszczególnych urzędników, że coś takiego może nastąpić. Tutaj to mówię z pełnym przekonaniem i wiedzą o tym, że
tutaj nie chodziło, nie było zamiaru zapewne władz, żeby nas pobić. Tu chodziło o wyrzucenie nas. Ale oczywiście jak się bandyckich metod używa, to trzeba się liczyć, że jak się posługuje ktoś bandytami, że dojdzie do niekontrolowanych czynów. Tak jak było w tym przypadku. Że ja rolniku się zarzuca, panie majorze, chwileczkę. Byłem zaproszony na sesję. Przerywamy dyskusję, bo do północy posiedzimy. Nie, króciutko. Panie Jarolewski, szanowni panowie, co się również. Żadnych postulatów, żadnych domagań. Chcieliśmy dobrze, tylko... przepraszam, tą sprawę przenieść do Kłopisko. Panie wicewojewodo, przyjmie pan rolnika do siebie po wszystkim? Władza nam pomogła. Powiedziała, nie zgodzi się na słuchanie. Prawdą jest, że myśmy przed dzień sesji, czy kilka dni przed sesją, urabiali radę. To wówczas było omawiane jako działalność agenturalna, ale przecież mieliśmy prawo z radnymi się spotykać. Nawet wszyscy sobie życzyli tego. Liczyliśmy na parę głosów, ale nie byłem pewny. Władza też nie była pewna. Czy czasem ci radni nie przyłączą się do wystąpień przedstawiciela MKZ-u, czyli mnie, chłopów Bartoszcze i profesora Kukułowicza. Dlatego postanowiła zrujnować przyjęty system, przyjęty porządek. Stąd nawet tak jak mówili kryształowy pan Berger, bezpartyjny, przewodniczący rady, prowadzący te obrady, nieoczekiwanie przerywa sesję. Będę zwlekał na zwłokę, abyście sami opuścili bez żadnego użycia siły fizycznej. Bo sami widzicie, mamy przewagę nad wami. Przykro. Nad kim pan ma przewagę? Nad ludem, z którego pan pochodzi? Tak jest prawda. A w zakładach pracy jest te tysiące? Jest prawda, każdy funkcjonariusz jest synem robotnika i chłopa. Mieliśmy zaproszenie do wejścia, ale... Na miejsce dla publiczności. Nas ustawiono z tyłu i to, że nas zaproszono na sesję, to jak się okazało, nie oznaczało chęci dialogu z nami, czy nie oznaczało umożliwienia nam zabrania głosu publicznie. Kiedy już szykowaliśmy się zabrania głosu, to się okazało, że w ogóle to jakby nie jest tematem w ogóle obrad. I nagle przecież zerwano te obrady tylko po to, żeby nawet w ramach wolnych wniosków, wolnych głosów nie wyszedł ktoś i się nie przypomniał, że tu jest delegacja, która czegoś oczekuje od tych radnych.